Jak radzić sobie z presją społeczną dotyczącą pieniędzy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób żyjących w dzisiejszych czasach. W dzisiejszym wideo chciałbym pochylić się z Wami nad tym bardzo ważnym tematem i pokazać Wam, jak możecie poukładać sobie w głowie Waszą relację z pieniędzmi, jak również z ocenianiem samych siebie w stosunku do innych ludzi. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Presja społeczna towarzyszy nam od pierwszych chwil naszego życia. Kiedy przychodzimy na ten świat, jesteśmy cały czas porównywani do innych ludzi w przeróżnych aspektach naszego życia. Wzrost, waga, wygląd, inteligencja. Nie inaczej jest również z pieniędzmi. To, ile i w jaki sposób zarabiamy, jest traktowane w społeczeństwie jako wyznacznik statusu społecznego. Znany lekarz czy specjalista zarabiają bardzo dobrze i cieszą się poważaniem, jak również mogą pozwolić sobie na samochód z salonu, egzotyczne wakacje czy spory dom z działką. Nie dziwi więc fakt, że tak wiele osób utożsamia posiadanie pieniędzy ze swoistym szczęściem. Niektórzy wręcz idą o krok dalej i klasyfikują innych według zasobności ich portfeli. Jak więc radzić sobie z presją, jaka wytwarza się w społeczeństwie nastawionym na ciągły konsumpcjonizm? Otóż, jak się okazuje, istnieje wiele prostych i zarazem skutecznych kroków, które pomogą Wam w odpowiednim poukładaniu sobie zarówno Waszej relacji do pieniędzy, jak również do innych ludzi. Pierwszym krokiem, jaki warto poczynić na tej właśnie drodze, jest zrozumienie naszych wartości i celów, jakie przed sobą stawiamy. Wiele osób nie ma planu na życie i chce jedynie zarabiać dużo pieniędzy. Czy jednak każdy musi iść tą drogą? Warto zastanowić się, co chcę w życiu osiągnąć, co liczy się dla mnie najbardziej. Czy bardziej cenię sobie czas spędzony z bliskimi, czy też pieniądze, które zarabiam? W tym miejscu przypomina mi się sytuacja, którą opowiadał mi mój znajomy. Otóż pewien mężczyzna wolał w święta zostać w Norwegii niż spędzić je wraz z rodziną, ponieważ pracodawca zaproponował mu 7 tysięcy za ten właśnie krótki okres. Wybrał więc pieniądze ponad czas spędzony z rodziną. Na tym przykładzie mamy bardzo dobrze pokazaną hierarchię wartości akurat tego konkretnego człowieka. Co ciekawe, nie miał on problemów finansowych czy też ogromnego kredytu do spłacenia. Po prostu stwierdził, że mu się to bardziej opłaca. Wy również musicie zdefiniować Wasze granice i cele, do których dążycie, ponieważ kiedy ich nie ma, bardzo łatwo jest wpaść w wir czy to pracoholizmu, czy pogoni za pieniądzem. Dodatkowo warto zastanowić się, czy podniesienie statusu społecznego jest warte ceny, jaką trzeba za niego zapłacić. O, tutaj również przypomina mi się kolejna historia, tym razem pewnej rodziny, która stwierdziła, że mieszkanie w bloku o powierzchni ponad 60 metrów to dla nich za mało i chcą posiadać własny dom. Aby ich marzenie się spełniło, mężczyzna musiał wyjechać za granicę, aby zarobić odpowiednią ilość pieniędzy. Dwójka dzieci wraz z żoną zostały w kraju. Oczywiście budowa domu rozciągała się na lata, a początkowe koszty zaczęły rosnąć. Do dnia dzisiejszego widzę tego mężczyznę przyjeżdżającego od czasu do czasu do kraju na krótki urlop. Pytanie, które warto sobie zadać, to to, czy ta budowa była im niezbędna do szczęścia. Oczywiście nie oceniam tych ludzi i szanuję pracowitość tego człowieka. Pytanie jednak, czy nie lepiej dla tej akurat rodziny byłoby po prostu mieszkać dalej na swoim dość sporym, jak na polskie warunki, mieszkaniu i cieszyć się rodzinnym życiem. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie oceniam tych ludzi i nie znam dokładnie ich sytuacji finansowej. Chcę jednak pokazać Wam na tym przykładzie, że warto wycenić swój czas i chwile spędzone z najbliższymi, bo tych nikt nam nie wróci. Dla mnie możliwość zabawy z moim 5-letnim synkiem jest najcenniejszą rzeczą, jaką mam. I co rusz łapię się na tym, jak szybko on rośnie i jaki jest już duży. Dlatego również i Wy musicie zapytać samych siebie, co jest naprawdę ważne w Waszym życiu. Kolejną bardzo ważną kwestią jest nieporównywanie się z innymi, a to jest diabelnie trudna sztuka, którą bardzo trudno opanować, ale warto nad nią pracować. Jeżeli już chcesz porównywać się do kogoś innego, to porównuj samego siebie do wersji z przeszłości. Bo tak na dobrą sprawę, to czy ty sam się rozwijasz, jest najlepszym wyznacznikiem sukcesu na wielu polach.
Zastanów się, czy kierunek, jaki sobie obrałeś, jest właściwy. Czy się rozwijasz, stoisz w miejscu, czy może się cofiesz? Wiele osób nie definiuje właśnie w ten sposób swojego rozwoju i szczęścia. A czy 10 lat temu jeździłeś gorszym samochodem, a może nie miałeś go wcale? Czy przez te ostatnie 10 lat udało Ci się zrealizować jakiś cel, nieważne czy był to cel finansowy, czy też związany z całkowicie innym obszarem Twojego życia? Takie ocenianie i porównywanie samego siebie do aktualnej wersji jest jedynym słusznym rodzajem porównywania. Dla wielu z nas może być to trudna ocena, która brutalnie zweryfikuje, że nasze życie nie idzie we właściwym kierunku. Dobrą wiadomością jest jednak to, że każdy może swoje życie zacząć zmieniać już teraz. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, gdzie aktualnie się znajduję i dokąd pragnę podążać. Ważnym elementem w znalezieniu równowagi pomiędzy presją społeczną a właściwym podejściem do naszego życia jest również właściwy balans pomiędzy wydawaniem a oszczędzaniem. Na ten temat mógłby powstać osobny odcinek, ponieważ ten temat nie tylko jest bardzo rozległy, ale i też ciekawy. Zarówno oszczędzanie, jak i wydawanie nie muszą być wcale siłami wykluczającymi się nawzajem. Jeżeli podejdzie się do tego tematu z głową, nie staniemy się ani Ebenezerem Scrooge'em z opowieści wigilijnej, który to oszczędzał na każdym kroku, ani nie zakupoholikiem, który wyda wszystko, co ma na koncie i zadłuży się po uszy. I w jednym i w drugim przypadku mówimy o skrajnościach i warto zdać sobie sprawę z tego, że musimy balansować pomiędzy obiema tymi granicami. Prawda jest jednak taka, że częściej przychodzi nam walczyć z pokusą wydawania pieniędzy niż z nawykiem skrajnego oszczędzania. Cóż się jednak dziwić, skoro świat, w którym aktualnie żyjemy, krzyczy z każdej możliwej strony do nas, aby kupować jak najwięcej. To właśnie konsumpcyjny styl życia jest jednym z decydujących czynników, który wpędza nas w wyścig szczurów i pogoń za kolejnymi świecidełkami. Rozbudowany marketing, który z każdej strony nas atakuje, chce wmówić nam, że najnowszy model smartfona jest tym, co sprawi, że będziemy szczęśliwi. Prawda jest jednak taka, że 2 lata wcześniej reklamy mówiły to samo o naszym aktualnym telefonie. Dlatego tak ważne jest budowanie silnych zasad i przede wszystkim budowanie zdrowego rozsądku. Warto zastanowić się 2 razy przed każdym zakupem nowego nabytku i nieważne, czy jest to telefon, designerskie ciuchy, czy egzotyczna wycieczka. Znów, nie mówię, że macie być sknerusami. Chodzi o zachowanie zdrowego rozsądku. Bardzo ważnym krokiem na naszej finansowej drodze do równowagi jest również odnalezienie dumy z postępu, jaki czynimy. Duma zazwyczaj kojarzy się nam nie za dobrze. Ktoś dumny to ktoś wyniosły, niespoglądający na innych i tak dalej. Dumę jednak można rozumieć całkowicie inaczej, jako radość z procesu, w jakim aktualnie uczestniczymy. Duma sprawia, że doceniamy zarówno samych siebie, jak i to, co robimy. Być dumnym to cieszyć się z tego, co robimy. Dlatego też warto pielęgnować w sobie to uczucie właśnie w ten sposób. Dumy można jednak doświadczyć tylko w momencie postępu. Kiedy zaczynacie na przykład się odchudzać, dumę poczujecie w momencie zbicia pierwszego kilograma. Ona jest owocem waszego wysiłku, następstwem waszego działania. Duma nie przychodzi przed działaniem, a dopiero po nim. Jest busolą, która wyznacza kurs i jasno mówi, że idziemy w dobrym kierunku. Dlatego też ważnym jest, aby dumy się nie wstydzić i codziennie ją w sobie pielęgnować. Duma pomaga nam wzrastać i co tu dużo mówić, jej uczucie daje niesamowicie dużo satysfakcji. Bo czyż nie jest przyjemnym uczucie, że daliśmy radę, pomimo że było ciężko, pomimo wyrzeczeń i trudów, pokonaliśmy przeciwności losu i w pewien sposób pokonaliśmy samych siebie, budując tym samym nowego, lepszego człowieka, który nie tylko jest dumny z tego, co robi, ale jest też lepszą wersją samego siebie. Jak widzicie, jeżeli zgłębić się nieco w temat pieniędzy i naszego stosunku do nich, możemy dojść do dużo ciekawszych wniosków, które są zaskakujące. Nie chcę, aby po obejrzeniu tego materiału mielibyście dojść do mylnego wniosku, że pieniądze szczęścia nie dają i rzucam wszystko i jadę w Bieszczady. Pieniądze i nasz status społeczny są ważnym elementem życia każdego człowieka, ale warto pamiętać, że są one jedynie elementem,
częścią dużo większej układanki, jakim jest nasze życie. I mam nadzieję, że po tym wideo ten puzzle wskoczy u Was we właściwe miejsce. To już wszystko na dziś. Jak zawsze, zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych, jak również podsyłania pomysłów na nowe materiały. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.